Dzień dobry, witajcie. Jesteśmy na instagramowym live'ie. I przychodzę do Was z takim bardzo soczystym, esencjonalnym tematem. A mianowicie, jak dojrzała kobiecość ofiaruje swoje oddanie i pozwala się prowadzić męskiej energii. Tak jak obiecałam, to jest film, który jest kontynuacją filmu z wczoraj, czyli wczorajszy nasz temat brzmiał, jak męska energia służy żeńskiej energii. I obiecałam, że dzisiaj zrobię film, albo tam kiedyś zrobię film o tym, jak kobieca energia oddaje swoje oddanie i pozwala się prowadzić męskiej energii. Nie ma co w ogóle reagować na ten film i go komentować, dopóki się nie obejrzy pierwszej części. Pierwsza część nazywa się Jak męska energia służy kobiecej energii. Jak używam terminu energia, kobiecość, to nie zawsze mam na myśli mężczyznę i kobietę. Mówimy tutaj o energiach. Więc jeżeli już mężczyzna, któryś by chciał napisać, jakie służenie, jakim babom, co to wtedy, albo kobiety, co ja będę się oddawała mężczyźnie, to nie jest film ani o Was, ani do Was, możecie iść dalej spać. Ale gdzieś indziej, proszę. Więc tutaj zajmujemy się czymś bardzo subtelnym, czymś bardzo wyrafinowanym. Tak naprawdę zajmujemy się tutaj czymś bardzo naturalnym, ale ponieważ świat, w którym żyjemy, nie jest naturalny w ogóle, to dlatego się może to wydawać niektórym ludziom bardzo dziwne. Więc jeżeli chodzi jeszcze o to służenie i oddawanie się, to można byłoby sobie tak to zobrazować, że męska energia, czyli te wszystkie drogi, te budynki, to bezpieczeństwo, te przestrzenie, które męska energia nam zbudowała, nam stworzyła, to ta żeńska energia jakby, ponieważ ma to bezpieczeństwo, to tych mężczyzn, tą męską energię tak odżywia. Na przykład no tą swoją kobiecością. Ta kobieta nie musi koniecznie siedzieć w domu, ale tutaj mówimy o istnieniu w swoim elemencie i ciężko będzie kobiecie feministce, która mówi, jesteśmy na równi, tu urodziłam dziecko, zaraz muszę szybko iść karierę dalej kontynuować. Takiej kobiecie będzie ciężko być w jej elemencie. Będzie ciężko być w jej elemencie, kiedy będzie miała równego sobie mężczyznę, a nie mężczyznę, który jej imponuje swoją siłą, swoją elokwencją, swoją kompetencją, swoimi zasobami. Kobieta musi patrzeć na mężczyznę do góry, żeby go szanować. Bo inaczej nie będzie ona w swoim elemencie. Nie będzie ona... Kiedy kobieta przy jakimś mężczyźnie czuje się od niego silniejsza, ona nie będzie w swoim elemencie przy nim, po prostu. Tak jest. Czy coś tu jeszcze chciałam dodać? Tak. Także dla kobiet jeszcze, żeby nie było tak strasznie, obejrzyjcie sobie naprawdę tą pierwszą część, kiedy męska energia służy żeńskiej, bo w tej pierwszej części jest wytłumaczone, dlaczego pewne kobiety tak walczą. Dlaczego pewne kobiety nigdy nie czują, że mogą spocząć przy mężczyźnie albo nigdy do swojego życia nie zaprosiły, nie przyciągnęły mężczyzny, przy którym mogą się po prostu oprzeć i osiąść w swoim elemencie i zacząć wydobywać z siebie swoje dary, swoją kobiecość, bo jest to rezultat tego, że po prostu ta męska energia zawsze była albo nieobecna, albo wepchała Was w rolę ze względu na swoją niedojrzałość i swoją
i swoją niekompetencję wypchała was w rolę ratowniczki i jakby, żeby zrozumieć, że to jest powód, dla którego jesteście takie defensywne, a nie, że tak, tak ma być i że to jest normalne, być defensywnym. Nie, to nie jest normalne dla kobiety, ale kobieta musiała wytworzyć w sobie ten mechanizm, żeby po prostu przetrwać. Więc to gwoli takiego rozpoczęcia. Dzisiaj naszym tematem jest, jak dojrzała kobiecość, co to w ogóle jest ta kobieca energia. Dzisiaj nie rozmawiamy o wszystkich kobietach, tylko o kobiecości, o esencji, o dojrzałej kobiecości. Głupie pytanie, a nie mogę Cię teraz usunąć z tego czatu. To są, wiesz co, pytania takie, nawet nie mogę się do Ciebie odnieść, ale nie mogę Cię też usunąć, ale zostaniesz usunięty. Jeżeli jeszcze jeden napiszesz komentarz, to zostaniesz zablokowany po tym live'ie. Dobrze, trzymajmy się tematu. Jak dojrzała kobiecość ofiaruje swoje oddanie i pozwala się prowadzić? Albo wiesz co, jeżeli dla Ciebie coś naturalnego, coś kobiecego, coś pierwotnego jest obrzydliwe i jeszcze pytasz mnie prowokująco, czy ja mam takie samo zdanie na ten temat, to znaczy, że masz po prostu zryty mózg prawdopodobnie pornografią, gdzie wszystko po prostu musi być idealne i performujące. Nie mogę Ci pomóc. Myślę, że to nie jest kanał dla Ciebie. Zresztą tak jak powiedziałam, jeden komentarz i masz bana na forever young. Ja tutaj nie jestem z nikim ani na ty, ani po to, żeby wymieniać się złotymi myślami, ani nie chcę, nie interesuje mnie też taka Twoja opinia. Mam pewną wiadomość do przekazania. I kto szanuje swój czas, i kto szanuje swoje zdrowie, i kto ma jakieś cele w życiu i ambicje w tym temacie, to słucha. I pyta, jak już pytać, to mądrze i na temat. Dobrze. Czym jest ta dojrzała kobiecość, kiedy ona oferuje swoje oddanie i pozwala się prowadzić? Kobiety w dzisiejszych czasach, które spotykają się z tym terminem męski mężczyzna, prowadzenie, odpuszczenie kontroli, to często się zaciskają, często się od razu defensywnie stają do tematu. Już wiemy, że to wynika po prostu z tego doświadczenia, z tego braku, z tej nieobecności męskiej energii, z tych tatusiów, których nie było, tych tatusiów, którzy robili z Ciebie, musiałaś coś udowadniać, tych tatusiów, których musiałaś ratować, tych tatusiów, którzy odeszli i tak dalej. I później to się przekształciło w jakiś tam łańcuch pokarmowy, prawda? Więc to dlatego te kobiety takie mają, okej? Okay? I to dotyczy większości niestety społeczeństwa. Natomiast dojrzała kobiecość, taka ta esencjonalna, ta prawdziwa energia, to ona rozumie, że męski mężczyzna to jest dla niej dar i szansa współtworzenia z nim tutaj na ziemi Unii. Okej? Unii. Czyli okej, męski mężczyzna fajnie, spoko, żeńska kobieta fajnie, spoko, mężczyzna kobieta fajnie, spoko, ale jak oni się potrafią w ten yin i yang dobrać i współtworzyć coś i po prostu cały czas się uzupełniać, cały czas sobie pomagać, cały czas siebie inspirować, cały czas dawać sobie to, czego im brakuje, czy po prostu się uzupełniać. Tak? Kobiecość jest w swoim elemencie, on ją ochrania i on jest w swoim elemencie, bo on może dostarczać i ochraniać, a ona go odżywia. Więc dojrzała kobiecość, kobieta w kobiecej energii. Jeszcze raz powtórzę, że energia to jest coś, co my mamy, to jest ten nasz element. Okej? I ty masz to jako kobieta, mężczyzna ma tą męską energię jako mężczyzna. Natomiast oczywiście, że są jakieś tam odejścia od normy,
że na przykład jakaś kobieta czuje się mężczyzną, albo jakiś mężczyzna czuje się kobietą, albo mają atrakcję do tej samej płci, natomiast to są mniejszości narodowe i tego jest naprawdę bardzo mało. A to, że w dzisiejszym czasie, w dzisiejszych czasach jest jakby napływ tego i mamy teraz jakby z tej strony zagrożenie, to tylko i wyłącznie poprzez te właśnie, poprzez to, że ludzi się odsuwa od ich natury, podczas tego, że ich się szczuje nawzajem sobą i jest zbyt dużo roztargniaczy, tak? W postaci pornografii, OnlyFans, internetu i wygody, wolności i po prostu dlatego jest takie rozruszenie. Ale my tutaj się trzymamy konwencjonalnych, esencjonalnych energii i wracamy do tej swojej mocy, bo tylko wtedy możemy być mocni jako jednostka i jako para również tylko możemy być w tych energiach mocniej. Bo tak jak wiemy, jak kobieta zacznie się tam krytykować, awanturować, to nic z tego nie będzie. Podobnie jak kobieta zacznie się stawiać ponad mężczyznę, to nie będzie go szanowała, etc., etc. Także drogą eliminacji tego, co się dzieje dzisiaj na świecie, dotrzemy i tak do wspólnego konsensusu, że kobieta w żeńskiej energii o adekwatnych atrybutach i cechach, podobnie jak mężczyzna o adekwatnych do tego atrybutach i cechach, są najsilniejsi. Teraz Maggie, nie odpowiadam na pytania, odpowiadam pytania na koniec. Czyli kobieca w żeńskiej energii, kobieta w żeńskiej energii rozumie, że męski mężczyzna to jest dla niej dar i możliwość do współtworzenia tutaj na ziemi i współtworzenia unii oraz możliwość do otrzymywania. Żeńska energia to jest otrzymywanie i ona wtedy, męski mężczyzna, wow, ona może wtedy otrzymywać, ona może wtedy pozwolić się prowadzić i odczuwać to bezpieczeństwo, którego żeńska energia potrzebuje. Dalej. Żeby kobieta przy mężczyźnie żeby żeńska energia mogła dać, ofiarować swoje oddanie, żeby kobieta mogła przestać walczyć, czyli żeby ta żeńska energia opuściła te swoje mury tego serca i pozwoliła się prowadzić, to wymaga od kobiety, okej, od kobiety, cały czas obecności. Ta kobieta musi być połączona ze swoim ciałem. Później w miarę wykładu to się zrobi coraz bardziej jakby jasne i klarowne. Ona musi być obecna. Ona nie może pływać tutaj w lalalandzie. Oczywiście wiemy, to są inne tematy, okej? Że trzeba mieć na siebie plan i w ogóle. To są inne tematy, ale ona musi być obecna, osadzona w swoim ciele i ona musi rozróżniać. Czyli ona musi być połączona z ciałem, z intuicją, mieć mądrość, czyli ona musi rozróżniać, czy ten mężczyzna, on mnie teraz chce tutaj zaatakować, czy ten mężczyzna może chce dla mnie dobrze i chce mnie naprowadzić i chce mnie również pociągnąć w dół. Bo poraniona żeńska energia księżniczki będą na wszystko, co mężczyzna powie, odbierały to jako atak, tak? Więc ona musi być obecna i w tej obecności ona musi umieć rozróżniać i do tego, żeby ta żeńska energia ofiarowała swoje oddanie, ona musi mieć do czynienia z męskim mężczyzną, z mężczyzną, który wie, w którą stronę, z mężczyzną, który ma plan, z mężczyzną, który prowadzi, z mężczyzną, który ma misję, z mężczyzną, który ma drive, okay? Który ma tą męską energię i ona tylko wtedy mu pozwoli się prowadzić. Ciapciowi się nie pozwolicie prowadzić. Dobieracie się czasami z ciapciowa tymi partnerami, ale to tylko dlatego, że nie stworzyłyście najpierw w sobie środowiska i zaraz w miarę z biegiem wykładu będę mówiła, jak to robić. Więc dojrzała kobiecość, żeńska energia, ta prawdziwa, esencjonalna, ta taka pierwotna, ta prosto od bogini, ta prosto od Boga, ona nie oddaje swojej kobiecości, swojego oddania, ona nie ofiaruje swojego oddania tak po prostu. O, bo jakiś facet się pojawił, oto ja ci teraz daję swoje oddanie, będę tutaj mówiła do ciebie, o Lordzie, prowadź mnie, wskazuj drogę, jakoś to będzie. Ona nie ofiarowuje swojego oddania i swojej kobiecości od tak po prostu. Ona musi rozpoznać, ona musi poczuć, że ten mężczyzna, który przed nią stoi, który prowadzi, który ją ma ochraniać,
to on, ten mężczyzna musi być w synchronizacji z jej sercem, z jej oddaniem, z jej wartościami, żeby kobieta mogła się naprawdę pozwolić prowadzić i ofiarować swoje oddanie. Ona musi się czuć bezpiecznie, punkt i kropka. Więc jeżeli ten mężczyzna nie wiem, nie jest charyzmatyczny, nie jest kompetentny, nie mają tych wspólnych wartości, to to nie wypali. Ona oddaje swoje serce, oddanie, kiedy tylko jest bezpiecznie, a to może być tylko i wyłącznie to bezpieczeństwo, które przychodzi razem z mężczyzną, jakby wchodzi na scenę, ono może być tylko i wyłącznie co ja tam sobie napisałam? Oferowane przez męskiego mężczyznę. Chłopak, który nie ma, nie wie co za rok on będzie robił, spędza czas na grach komputerowych zamiast na robieniu pieniędzy. Ważniejsze mu są jego nałogi i słabości i porno zamiast rodzina. To nie jest męski mężczyzna, to nie jest bezpieczne środowisko. Więc ta kobieta będzie kontrakt. Jak jest straumatyzowana, to się tam z nim wciągnie w jakąś bitewkę, ale to nie jest to. Także niedojrzała, poraniona kobiecość, jeszcze w takim niedojrzała, czyli bez doświadczenia, niedojrzała mam na myśli nie kobietka, która w energii, która nie dotknęła tej pierwotnej energii. Ona nie wie, co jest ta mądrość, co to jest ta kobiecość. Okej? Okay? To jest niedojrzała. Poraniona to jest ta, która od zawsze musiała walczyć, od zawsze musiała wytworzyć w sobie te mechanizmy. I jeszcze taki ma archetyp księżniczki, bo się nasłuchała filmów na YouTubie, że ona jest nagrodą, że facet ma robić to i to i tamto. I takie kobiety najczęściej to w ogóle jeszcze słyszą coś takiego bez ucieleśnienia. Idą jeszcze do faceta i mówią, że ja jestem nagrodą, ty masz robić wszystko i później trzeba po nich sprzątać. Okej? Okay? I później nie biorą mężczyźni kobiet na poważnie albo robią się... no po prostu wytwarzają się pewne stereotypy niepotrzebne. Więc niedojrzała, poraniona kobiecość o archetypie księżniczki wierzy, słuchajcie tego, wierzy, że ona może kochać tylko wtedy, kiedy on sobie na to zasłużył. Albo kiedy dał jej powód. Dojrzała kobiecość, prawdziwa ta kobiecość bogini, ona daje swoje oddanie jako bycie w służbie dla miłości. Okej? Okay? I teraz znam takie przypadki, bardzo wiele, kiedy kobieta przychodzi do mnie na przykład i mówi, albo w ogóle tutaj, no wiecie, no te statystyki, że po prostu jest 90% rozwodów w roku w jakimś tam państwie europejskim, to ma swoje przyczyny. To ma swoje powody. Więc podaję teraz powód. Kiedy taka laska mówi, ale ja nie mogę tego zrobić, bo on tego nie zrobił. To jest tak, najpierw kobieta wchodzi w swój element. Pielęgnuje swój wewnętrzny świat. Łączy się ze swoją energią. Zawsze wam powtarzam, wie czego chce. I dopiero wtedy, kiedy ona wie czego chce, to wtedy już naturalnie ten męski mężczyzna, ten gotowy mężczyzna, ten bezpieczny mężczyzna, on wtedy ją znajdzie, tą kobietę. To jest tak atrakcyjne, to jest tylko i wyłącznie atrakcyjne dla męskiego mężczyzny. Okej? Więc jak oni już się wtedy zbiorą razem i każdy operuje w swoim elemencie, to tam nie ma czegoś takiego, ty mi nie, to ja tobie też nie. Nie, no to jest niedojrzałe, to jest dzieciniada. To jeżeli kobieta jest już w związku i ona ma takie myślenie i operuje na takim programie, że ja nie zrobię tego, jak ty nie zasłużyłeś dzisiaj. Ty się źle popatrzyłeś, ty źle coś powiedziałeś, ty nie zrobiłeś tak, jak ja bym chciała, to ja ci nie dam, bo wierzę, że miłość to jest, że trzeba sobie zasłużyć albo dać, kiedy ona dostanie to, co chce.
to już wiadomo, że ta relacja powstała tutaj, gdzieś był error na początku. Okej? To oni nie byli w swoim elemencie, oni się przyciągnęli albo na podstawie traumy, albo z jakiegoś braku, albo tam nie patrzy się daleko. Oni nie grają w jednym, oni nie są w jednym teamie. To jest dwóch, co się dobrało i teraz będą sobie lustrować swoje rany. Okej? Czyli jeszcze raz, niedojrzała kobiecość, princeska, to jest laska, która operuje na programie. Ja nie będę tutaj go kochała, ja nie mogę nic tutaj zrobić, bo on nie zrobił. Jeżeli masz taki program, bądź radykalnie szczera ze sobą, trzeba wyjąć wtyczkę i pójść głęboko popracować przez siebie. Badam temat, czytałam książki, słucham coachy, mam swoje doświadczenia, całe życie tak naprawdę. Przecoachingowałam ponad 120 kobiet. Cały czas jestem z kobietami w kontakcie. Ja wiem, nie ma opcji, jak masz dziury, jak jesteś poraniona, jak masz takie programy, jak nie masz tego w sobie, nie przyciągniesz męskiego mężczyzny. Nie przyciągniesz prowajdera. A osobiście, to jest moje osobiste zdanie i również ono wychodzi z lat obserwacji i ze statystyk tych rozwodowych, że z pipciem jako feministka, jako księżniczka nie zbudujesz ani małżeństwa, ani partnerstwa, ani związku, ani niczego. Okej? Słuchajcie, dokładnie. Żeńska energia. Pierwotna, prawdziwa, dojrzała, mądra. Wie, że nawet jak jest w małżeństwie i związku, to ona nie jest zależna od miłości mężczyzny i ona nie jest zależna od bezpieczeństwa mężczyzny. Dlaczego ona nie jest od tego zależna? Bo ona przed, w trakcie i na zawsze, kobieta ta, połączyła się z tą prawdziwą żeńską mądrością i wykreowała najpierw to w sobie. Ta kobieta w swoim ciele i w swoim rdzeniu, poprzez zjednoczenie się z Bogiem lub poprzez zjednoczenie się z wewnętrznym mężczyzną. Stworzyłam wam program Alchemia Miłości na zjednoczenie się z wewnętrznym mężczyzną. Kiedy zjednoczysz się z wewnętrznym mężczyzną, to przestaniesz z nim walczyć, i przestaniesz się ukrywać, i przestaniesz mieć pretensje, i przestaniesz go ratować, i przestaniesz mu usługiwać, i przestaniesz go po prostu traktować jak dzieciaczka. Kiedy to przestaniesz robić, to ten zewnętrzny mężczyzna będzie tylko odzwierciedleniem. Kiedy ty stworzysz w sobie poczucie bezpieczeństwa i kiedy ty stworzysz w sobie miłość, bo ta miłość jest w tobie, żeby kogoś kochać, trzeba mieć miłość, trzeba mieć dostęp do źródła w sobie. Dlatego ta kobiecość rozumie, że ona nie jest zależna od miłości. Więc jeżeli mamy boską unię między elementami męskiej energii i żeńskiej energii i jesteśmy sobie... Musimy patrzeć długoterminowo. Różne fazy będą, różne będą sytuacje. Może będą kryzysy. I don't know. To żeńska kobiecość, jak ten mężczyzna przychodzi, zmęczony, sfrustrowany, coś się stało. Jest po prostu gościu nie w humorze. To ta kobieta nie odmówi mu miłości, bo księżniczka na ziarenku grochu dzisiaj się pan nie wykazał, nie przyniósł kwiatów, nie spojrzał, nie miał siły, był wymęczony, cokolwiek. Tylko ona jest samogenerującą się miłością i ona po to jest, żeby tego mężczyznę wesprzeć, dając mu przestrzeń. Na końcu powiem, jak żeńska energia, dojrzała energia ofiarowuje swoje oddanie męskiej energii. Czujecie już mniej więcej klimat? Kto czuje klimat? Kto naprawdę czuje klimat? To dajcie mi w... komentarzu tą emotkę. Kto naprawdę czuje klimat tej różnicy między tą księżniczką a między dojrzałą kobietą? O co tutaj chodzi?
Dojrzała kobiecość. Prawdziwa kobieca energia. Wie. Ona wie. To jest coś, to tak samo jak ja się urodziłam i ja wiedziałam, że Bóg istnieje. Mnie nie trzeba było mówić, ja nie musiałam nic czytać, ja nie musiałam chodzić do kościoła, mi nikt nie musiał prezentować. Ja wiedziałam. To jest coś, co kobieta wie. Więc dojrzała kobiecość wie, że miłość to nie jest coś, co się wstrzymuje w imię karania faceta. To nie jest miłość. Coś, co można wstrzymać. O, ty się źle popatrzyłeś, to ja teraz wstrzymam swoją miłość. To, jak was czasami uczę podstaw i mówię, okej, trzeba zdejmić z niego energię, to często przecież mówię do kobiet, które całą uwagę, całe oczekiwania przeniosły na faceta. To nie jest żeńska energia. To ty musisz jeszcze dużo popracować. I dlatego ci często mówię, zdejmij uwagę z mężczyzny, wejdź do siebie po to, żebyś weszła do siebie. Po to, żebyś spotkała się ze swoimi emocjami. Po to, żebyś spotkała się z tą małą dziewczynką, która krzyczyła o uwagę. Po to, żebyś zrozumiała, że tylko ty możesz to wszystko tam poskładać, wyciągnąć na światło, etc. Więc dojrzała kobiecość wie, że miłość to nie jest coś, co się wstrzymuje w formie karania, w imię karania, i to nie jest coś, co daje się w wymianę za zrobienie czegoś dobrze lub dostanie tego, czego ty chcesz. Po to masz osiąść w swoim elemencie, po to masz się stać w żeńską energię wejść, po to masz zrozumieć tą dziedzinę, po to masz zrozumieć swoją naturę, po to masz się połączyć ze swoim elementem, dziedzictwem, z naturą, po to, żeby przyciągnąć właśnie odpowiedniego mężczyznę, z którym później nie będziesz musiała wchodzić w to studenckie dzielenie, jak to się nazywa? W to takie wymienianie się, tak? Ty mi, ja tobie. Ale nie mylcie z tego, oczywiście, że znowu nie można być pasywnym. Kobieta daje oddanie, on jej służy bezpieczeństwem i dostarczaniem tego, co ona potrzebuje, żeby ona mu dała to oddanie, tą duchowość, tą kobiecość, tą przestrzeń, tą czułość. Później powiem, co kobieta może ofiarować mężczyźnie, jak wygląda w praktyce, bo wielu przecież się zastanawia, wiele ludzi nie rozumie, że ten żeński aspekt to jest taki trochę niewidzialny aspekt. To jest taki aspekt, ten właśnie uczuciowy, emocjonalny, duchowy. I to w dzisiejszym świecie postępu i po prostu tego najebania wszystkiego ze wszystkich stron, takie rzeczy przestały mieć jakby wartość, przestały być podkreślane. Natomiast właśnie to przez brak obecności tych elementów, tych niewidzialnych, wszyscy cierpimy. Tak? Bo jak to jest, że wiemy niby, że wszystko jest energią, ale nikt o tej energii nie mówi. Tak? Dojrzała kobiecość i oddanie to nie jest to samo, co kuszenie, tak? Które tam zupełnie inaczej wygląda z osadzonej, dojrzałej męskiej, żeńskiej energii, a inaczej wygląda, jak się dziewczyna nauczy kilku manipulacji z YouTube'a i będzie szła na randkę i będzie, wiesz, kręciła lokiem. Więc dojrzała kobiecość i oddanie dojrzałej kobiecej energii to nie jest to samo, co flirt, kuszenie czy manipulacja. To jest ofiarowanie z miejsca, to jest ofiarowanie kobieta, jeszcze raz, ta prawdziwa, pierwotna kobiecość to nie jest to samo, co manipulacja, to nie jest to samo, co kuszenie, tylko to jest ofiarowanie swojego oddania z miejsca w sobie, gdzie ty masz nadmiar. Ty masz nadmiar miłości w sobie, kobieto.
I to wypływa z Twojego własnego wnętrza, z Twojego własnego źródła. O co chodzi? Jak Ty pójdziesz na chwilę sama, tak? Tak jak ja na przykład sobie dałam... Jak ja po moim ostatnim związku, ja chciałam być sama. Ja naprawdę chciałam być sama. Ja chciałam się czuć, ja chciałam wszystko o sobie wiedzieć, ja chciałam każdą... Ja wyszłam świadomie w tą podróż, okej, tak? I to nie było po to, żeby uzyskać mężczyznę albo go przyciągnąć. To nie było po coś. To było dla samorealizacji. To było dlatego, to było z tej tęsknoty. To było... Ja się chciałam po prostu oczyścić z iluzji. Ja chciałam wrócić do swojego elementu. I wtedy, kiedy powiedzmy, dajesz sobie rok sama, ale tak naprawdę z tego miejsca, co ja Cię uczę. bierzesz swojego wewnętrznego mężczyznę do światła, do góry, robisz mu miejsce, akceptujesz go, przestajesz z nim walczyć. Uszanowujesz swoją kobiecość, dbasz o nią, rozkręcasz ją, zaczynasz ją czuć i w ogóle... Pracujesz nad swoją relacją z Bogiem, czyli jakby z pierwotną męską energią. I tak dalej, i tak dalej. Zaczynasz mieć standardy i granice, dostrzegasz, dowiadujesz się, czego chcesz. Czego chcesz doświadczyć w tym życiu. To jak jesteś taką już kobietą, jakby dojrzałą, mądrą, wykształconą, to dokładnie wiesz, czego chcesz. I wtedy nie trafiasz, jak spotykasz mężczyznę i on ci mówi, że on nie chce relacji, to się tam nie pchasz. Albo jak ci facet mówi, no mam dziewczynę, mam żonę, to się tam nie pchasz. Jak facet nie ma tych cech i tych atrybutów, nie jest w męskiej energii, to ty się tam nie pchasz. Masz wszystkie problemy rozwiązane przez to, że jesteś w sobie, w swoim elemencie i wiesz, czego chcesz. Więc stawiasz granice. Więc później to, kogo zaakceptujesz, to będzie musiało być mieć takie same wartości, być w takim tempie, w którym ty będziesz szanowała to, jak ty się otwierasz, jak ty otwierasz swój umysł, jak ty otwierasz swoje serce, jak ty otwierasz swoją cipkę. To wszystko będzie musiało mieć swój organiczny rytm na zasadzie tego tańca męskiej i żeńskiej energii, bo jak ty jesteś w swojej żeńskiej, w swoim elemencie, no to nie ma chuja we wsi, żeby po prostu jakiś patałaga do ciebie podszedł. Okej? Okay? Więc później jest ta faza tego akceptowania, tego przyjmowania, okej, czy to jest to, czy to nie jest to. Jeżeli to jest to, to później znowu musi zaistnieć to bezpieczne i suwerenne środowisko, żeby mu ofiarować swoje oddanie. On musi chcieć Tobie służyć, Tobie ułatwić życie, szanować to, że Ty jesteś w tym swoim elemencie. On musi być tego ciekawy, on musi chcieć to tego doświadczać, Ciebie i przez Ciebie. On musi chcieć tego kosztować, on musi chcieć Ci jakby ułatwiać, żebyś Ty mogła jeszcze bardziej rozkwitać przy nim w tym elemencie, bo wtedy obydwoje Wy będziecie, ale to nie jest kobieta, która nagle zaczyna tego faceta trakować. Nagle zaczyna mu jęczeć. Jak ten facet spotykał się z tobą i nagle mówi, wiesz co, ja teraz muszę popracować bardziej, bo muszę zarabiać pieniądze, to ona się nie obraża. To właśnie ona wtedy używa, on jej daje bezpieczeństwo, ona wtedy używa tych swoich atrybutów, żeby go w tym wesprzeć, a nie mi, a dlaczego mnie nie zabrałeś, a wtedy zabierałeś i tak dalej, i tak dalej. Więc te wszystkie relacje, które do mnie przychodzą, te wszystkie kobiety, które do mnie przychodzą, to i mówią, on się starał, a teraz się nie stara. Albo było tak, a teraz jest inaczej. Było tak, on się odsuwa. To się nie dzieje tak po prostu. Dlatego powiedziałam na początku, że kobieta musi najpierw być w swoim elemencie i dotrzeć do swojej kobiecości, a później musi to zrobić, musi być cały czas uważna. Wy musicie dbać o swoje życie, wy musicie dbać o swoją przyszłość, wy musicie myśleć o sobie w kontekście tego, z kim wy w ogóle idziecie tam w to w tango, to nie może się odbywać tak po prostu, żeby mieć, albo żeby w ogóle macie takie przekonanie, że związek jest jakimś w ogóle osiągnięciem, albo nagrodą, albo że to o to tutaj chodzi. Nie, nie chodzi o to. Takie myślenie macie z tych filmów i z tych bajek Disneya. Chodzi o to,
żeby w pierwszej kolejności zaistnieć w swoim elemencie, osiągnąć swój potencjał, a później, żeby połączyć się z tym drugim człowiekiem po to, żeby ten potencjał był jeszcze większy. Ale jeżeli wy nie stoicie w swoim elemencie i łączycie się w pary, to naturalnie będziecie z siebie ciągnęli, tak? Mi daj, mnie kochaj, mi daj uwagę, mi zrób, mi powiedz, więcej mów mi kochaj, więcej ze mną przebywaj. Rozumiecie? Jest takie zabieranie sobie, bo tobie brakuje ewidentnie. Okej? Okay? Tak samo, jak jesteś taka w gorącej wodzie kąpana, niecierpliwa, dostajesz jakichś takich ataków paniki, jak on nie dzwoni, on nie pisze. Nie, rozumiesz, jakby jesteś po prostu poraniona, niedojrzała i nie masz dostępu do swojego ciała, emocji i żeńskiej energii, to wiedz na pewno, ci obiecuję to, że mężczyzna, którego przyciągniesz lub się z nim zwiążesz, to nie będzie mężczyzna męski dojrzały. Może się zdarzyć jakiś glitch w Matrixie, że na chwilę takiego spotkasz, coś, jakiś twój atrybut go przyciągnie, ale on szybko rozpozna, że ty jesteś drama queen, że ty jesteś desperatka, że ty jesteś niepełna, że ty jesteś dla niego niebezpieczna. Tak? Jak ci się trafi taki pół na pół facet, który się wykluwa i jakby zaczyna dopiero realizować swój potencjał, to on chwilę z tobą będzie szedł przez życie, ale też będziecie się ścierać, będzie dużo tam takiego ognia niepotrzebnego i on będzie raczej, to będzie na takiej zasadzie, on się odsuwa. Więc dojrzała, prawdziwa, pierwotna kobiecość to jest energia, która w tobie jest. Ty już stworzyłaś to bezpieczeństwo dla siebie. Ty już się nie boisz iść sama. Ty wiesz dokładnie, czego chcesz. I to jest energia bardzo magnetyzująca. Ona tak z ciebie promieniuje, że ona pozwala, to ta energia pozwala męskiemu mężczyźnie znaleźć cię i cię claimnąć. Powiedzieć, tą kobietę chcę. Ja nie mam żadnych wątpliwości. On wtedy nie ma żadnych wątpliwości. Okej? Okay? I jak ktoś mi ostatnio tutaj pisał w komentarzu, chcę męskiego mężczyznę, to wiesz, co masz do roboty. Masz dużo do roboty. I zachęcam was, bo naprawdę to może być pół roku, rok, półtora, dwa, ale to warto to zrobić, niż cały czas przeskakiwać z relacji do relacji i cały czas jakby powtarzać ten diabelski cykl. Tylko ja tak nasłuchuję, bo to ta mucha wiecznie tutaj na tych live'ach jakby prosi o uwagę. Ale jeżeli ty nie jesteś, nie masz w sobie odwagi, jeszcze się nie nacierpiałaś na tyle, żeby po prostu powiedzieć, pieprzyć wszystko i wszystkich, ja tęsknię ze sobą, ja chcę do siebie i ja zrobię to, co będzie ode mnie wymagane, żeby po prostu znaleźć się w swoim elemencie. Z krwi, z kości i z ducha, po prostu swoje emocje, swoją historię, swoje wszystkie traumy, biorę wszystko na warsztat, nie robię z siebie ofiary, po prostu wszystko, co mnie kiedyś bolało i co kiedyś mi narobiło gówna w życiu, to ja teraz to przekuję w swoją moc, w swój power, w swoją siłę i w swoje dary. Jeżeli nie masz takiego nastawienia i to jeszcze to, a jeszcze w ogóle w tej sile i w tej mocy w żeńskiej energii, to oznacza najczęściej puścić kontrolę. Nauczyć się odpoczywać. Przestać dyskutować i skakać sobie do gardeł. Przestać prosić kogoś, żeby zobaczył twoją wartość. Jak może ktoś zobaczyć twoją wartość, jak ty sama jej nie widzisz? No jak? Nie da się. Mucho. Ona już jakaś dobita, tam umiera na ziemi. Boże, czekajcie. Czy ty musisz to robić codziennie? Umieraj chociaż na dworze. Tam ci będzie łatwiej umierać.
Dobra. Więc jak zrobisz to, co ci mówię, ale to nie ma być, bo ja ci mówię, tylko ja ci mówię, że to jest możliwe, ja ci mówię, że coś takiego istnieje, ja ci mówię, że to jest odpowiedzią na twoją bolączkę, ja ci mówię, że masz to w tobie, ja ci mówię, że koniec z byciem głupio pozytywnym albo szczerzeniem się, trzeba naprawdę wziąć swój cień i wszystko na warsztat. Mówię ci, że to jest możliwe, że to wszystko jest w tobie, że to jest twoja wewnętrzna praca, że tutaj chodzi o odpuszczenie kontroli, to pamiętaj, że jak to zrobisz, to naprawdę nie będzie pytań jak, ale jak to zrobić, żeby on, ale jak ta, to wszystko będzie siedziało od wewnątrz. Najpierw, że go w ogóle przyciągniesz, a później jak on będzie męski mężczyzna przed tobą stał, to będziecie pogłębiać swoje potencjały. To będziecie jeszcze bardziej smakować. Ty będziesz smakowała swojej żeńskiej energii, on będzie smakował swojej męskiej energii, będziecie się tym wymieniać. Naprawdę piękna, piękna sprawa i tylko moim zdaniem, ja jestem zainteresowana tylko i wyłącznie taką relacją, a nie żadną inną, nie na pół gwizdka, nie z biedy, nie z braku, nie z traumy, nie z... Sorry, ale jeżeli macie w związku jakieś w ogóle kłótnie, jakieś takie ściąganie się w dół, jakieś takie ciche dni, jakieś w ogóle wyżywanie się, używanie się, to nie jest dobre. Powinniście naprawdę się osobno najpierw doprowadzić do kompletności, albo wziąć sobie naprawdę do serca i w tej relacji spróbować nad sobą popracować. Bo tą miłość można znaleźć tylko w sobie. I ja wierzę, że można to zrobić w relacji, ale to trzeba być mega zdeterminowanym, mega świadomym i mega obecnym i nie można mieć takiego myślenia, a nie zrobić się, bo on nie zrobił. Więc dojrzały męski mężczyzna, on, męski dojrzały mężczyzna odpowiada i służy kobiecemu sercu. Więc jeżeli to serce jest zamknięte, to ten mężczyzna nie będzie się angażował. Więc jeżeli twój mężczyzna się nie angażuje, to zobacz, czy masz czasem niezamknięte serce. Czy w twoim sercu płynie miłość? Czy w twoim sercu płynie zaufanie? Czy twoje serce wie, czego chce? Czy twoje serce jest na to otwarte? Czy twoje serce jest wdzięczne? Bo często wasze serca są zamknięte, operujecie z umysłu i dziwicie się, że ci mężczyźni nie chcą się zbliżać do was. Po co by mieli? Jaka jest... Ty nie masz do zaoferowania nic. Ty tylko chcesz. Kobiecość... Sorry. Słuchajcie. Kobiecość... Czym jest kobiecość? Czym jest ta dojrzała kobiecość? Kobiecość jest zakorzeniona w sobie. Tej mojej kobiecości... Mój mężczyzna, on mi może tą kobiecość pomagać ją rozprzestrzenić na nas. Ale moja kobiecość, ona już jest zakorzeniona w sobie. Kobiecość jest zakorzeniona w swoim poczuciu wartości. Kobiecość jest zanurzona w swojej miłości. I ona pozwala się mężczyźnie prowadzić... Ona jakby akceptuje mężczyznę, którego może wesprzeć. Wesprzeć w tym, żeby ten mężczyzna będzie dostarczał i będzie budował, podczas gdy ona będzie sobie w tej swojej żeńskiej energii. Trochę to zagmatwane było, ale chodzi mi o to, że ta kobiecość, ona jest w tobie. Ta miłość jest w tobie. To poczucie bezpieczeństwa i twojej wartości, ona jest w tobie. I jak jest w tobie, to wtedy naturalnie przyciągasz tego męskiego mężczyznę. I wtedy myślisz sobie, aha, bo ja mam tą miłość, bo ja mam to bezpieczeństwo, bo ja mam tą kobiecość, bo ja mam ten dar, bo ja mam swój element, to ja teraz chcę,
wesprzeć tego męskiego mężczyznę. On już jest męski, on będzie chciał dostarczać i będzie chciał prowajderować, bo to jest męska energia. Więc ty jako żeńska, prawdziwa kobiecość, która jest zakorzeniona w sobie, to myślisz sobie, ja chcę go wesprzeć. Widzicie? To jest oddanie, to jest ofiarowanie oddania. Ja chcę go wesprzeć, a nie ja chcę go jeszcze, ja chcę go wycyckać. Jest różnica, co? Ale to tylko rozumiemy, kiedy mamy w sercu miłość, a nie kiedy szukamy sobie po prostu tatusia. Może być daddy, ale to już jest jakby dodatek. Więc ten męski mężczyzna, on będzie chciał budować i tworzyć dla was królestwo, bezpieczeństwo, dom, kiedy ty go będziesz chciała wesprzeć. Ale żeby go wesprzeć, ty musisz być najpierw zakorzeniona w sobie. Okay? Teraz podam przykłady, jak dokładnie wygląda ofiarowanie oddania przez kobiecą energię męskiej energii. Jak to dokładnie wygląda na przykładach? Później przeczytam wasze komentarze. Czyli w pierwszej kolejności to wygląda tak, że żeńska energia pozwala mu prowadzić, pozwala mu mieć plan, pozwala się zaskoczyć. Czyli jak jesteś w swoim elemencie i spotykasz męskiego mężczyznę, to na pewno on za 3-4 miesiące od randkowania on będzie chciał zrobić upgrade. Więc kobieta w żeńskiej energii, w prawdziwej żeńskiej energii, ona nie musi planować, ani go menadżerować, ani tak dalej. Ona może mówić, czego ona chce, po co ona się spotyka, czego ona, o czym ona marzy, czego ona pragnie, ale ona nie menadżeruje faceta. Nie daje mu planu i instrukcji. Żeńska energia ofiaruje swoje oddanie, pozwalając męskiej energii wejść do jej serca. Czyli pokazać się wrażliwą, pokazać się messy, pokazać się raw, pokazać te wszystkie swoje warstwy, kolory i wzory bez ukrywania się, bez oskarżania go, bez zabierania mu czegoś, tylko pokazać mu, ok, this is me, this is your woman. Okay? Żeńska energia ofiaruje oddanie męskiej energii, kiedy ona nie wyraża się źle o swoim mężczyźnie. Nie mówi do niego źle, nie pokazuje mu faka i nie mówi do swoich psiapsiłek ani do nikogo źle o swoim mężczyźnie. Ona reprezentuje go i strzeże jego męskie imię. Okay? Żeńska energia ofiaruje swoje oddanie męskiej energii, kiedy komunikuje się z nim otwarcie. Czyli nie powinien się on domyślić, a czemu on na to nie wpadł, tylko ona się komunikuje otwarcie. I to jest dojrzała, mądra, żeńska energia, która męska energia chce ją mieć blisko, chce ją mieć przy sobie, bo ona poprzez komunikowanie się otwarcie, on wie, jak może jej, ją jeszcze bardziej wesprzeć, jak on może być jeszcze bardziej w swoim elemencie, przez to, że ona mu mówi dokładnie, czego chce. Nie wymagając tego, nie kontrolując go z lupą, tylko po prostu komunikując otwarcie. Nie ma w jej sercu wstydu, nie ma w jej sercu poczucia winy, nie ma w jej sercu braku poczucia wartości, a nawet jeżeli jest, to jego męskość i jego kobiecość i ten proces, w którym są i ta unia pomaga jej przełknąć tą żabę w postaci ego, w postaci kompletnie niewymiernej dumy, którą nosi ona w sobie, pozwala jej wypowiedzieć to, czego ona potrzebuje. Żeńska energia ofiaruje swoje oddanie mężczyźnie, kiedy nie ocenia go i daje mu swoje zrozumienie. Czyli ona nie potrzebuje, żeby mężczyzna był dla niej perfekcyjny. Nie musi kontrolować każdego jego kroku. Nie zwraca uwagi na jakieś takie mikro zachowania, tylko po prostu go nie ocenia. Tak samo jak ty, jako kobieta, nie czujesz się dobrze, kiedy mężczyzna cię ocenia.
przyciągasz mężczyzn albo pozwalasz sobie na to, żeby mężczyzna cię oceniał najczęściej, kiedy ty siebie oceniasz, kobieta w swoim elemencie, znająca swoją wartość, po prostu jakby żyjąca w tym oceanie kobiecości, który istnieje w niej, ona siebie nie ocenia, ona siebie nie sabotuje, ona siebie nie karze. To w sensie może też tak być czasami, tak? Że doświadczamy czegoś takiego jako kobiety, natomiast to nie jest coś, co determinuje nasze życie, to nie jest coś, co jakby gra pierwsze skrzypce. Także współczucie i zrozumienie to jest coś, co na pewno daje żeńska energia męskiej energii, czyli jak męska energia musi więcej trochę pracować, albo coś mu wypadło, albo ma na coś potrzebę i ochotę, to kobieca energia to zrozumie i da przestrzeń. Żeńska energia oferuje swoje oddanie męskiej energii w postaci odpuszczenia kontroli, czyli nie sprawdza mu telefonu, czyli nie ma potrzeby jakby patrzenia na każdy jego krok. Nie ma w niej tej potrzeby, bo ona jest uzdrowiona, ona ma w sobie zaufanie, ona ma w sobie bezpieczeństwo, ona ma w sobie odpoczynek i to, że ona to w sobie ma, jest jakby powodem, dla którego męski mężczyzna przyszedł do jej życia i jeszcze dodatkowo ta jego męskość to wspiera w niej. Żeńska energia ofiaruje swoje oddanie poprzez tworzenie czasu dla męskiego mężczyzny, czyli ta kobieta, ona może być albo pracować w domu, albo pracować z domu, albo mieć swoją karierę, albo cokolwiek, ale jeżeli jest w swoim elemencie, to taka kobieta bierze czas i tworzy, współtworzy z nim unię. Czyli ona nie czeka, aż on ją wybawi, ona nie czeka, aż on zrobi pierwszy krok, tylko ona współtworzy. Na przykład powiem Wam, że ja w tym tygodniu nie widziałam się z mistrzem, ale za to robimy sobie teraz długi weekend, przyszły weekend, piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, bo obydwoje pracujemy i takie na przykład współtworzenie, taki daję Wam przykład z mojego prywatnego życia, chociaż nie robię tego chętnie, bo różnie oglądają ludzie moje filmy i po prostu niektórych dziewuch komentarze mnie po prostu na sekundę, na ułamek sekundy zabierają mi nadzieję po prostu w kobiecość. W kobiety. Nie w kobiecość. No w każdym razie, kobieta bierze czas, żeńska energia bierze czas i współtworzy u niej. Na przykład moje współtworzenie wczoraj wyglądało tak, że ja sobie wieczorem, po tym jak wróciłam z pewnego eventu, leżałam w łóżku i poczułam taką tęsknotę, tak? I zamiast tęsknić i miauczeć, i jęczeć, i się złościć, i sabotować, i zamykać swoje serce, dlaczego nie jesteśmy teraz razem, to napisałam mu szczerze, otwarcie, pikantnie, tajemniczo, zajebiście, taką niegrzeczną wiadomość. Po czym on przejął, jakby od razu zrozumiał, co tu się dzieje i nagrał mi wiadomość, i później ja mu odpisałam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej i wyszło po prostu astralne, energetyczne, męsko-damskie zabawa dla dorosłych, okej? A księżniczka to by była, on do mnie nie napisał, on na mnie nie spojrzał, ale on to i tak zrobił nie tak, jak ja bym mogła. Czasami, jak jesteście w unii, to kobieta też czasami coś inicjuje, ale nie inicjuje w taki sposób z myślą, z intencją, żeby go zmanipulować, albo żeby on jej odpowiedział, albo teraz napisze, bo on się nie zameldował, więc nie, to jest z namysłem, z pewnością, z inicjowaniem współtworzenia czegoś, okej? Współtworzenia wspomnień, współtworzenia połączenia, współtworzenia miłości, tak? Bo miłość to nie jest coś, co jest, tylko to jest to love, czasownik, to się robi, okej? I w dwójka to robi, tylko każdy w swoim elemencie. Żeńska energia oferuje swoje oddanie poprzez odpuszczenie takiej dumy, takiego bycia jestem nagrodą, rób.
Odpuśćcie to. Ani go nie masz, ani on do ciebie nie należy, ani on ci nie musi nic udowadniać, ani nic nie, tobie nie jest winny. Nie. Stoisz w swoim elemencie kobiecości, przyciągasz męskiego mężczyznę i współtworzycie. W swoich elementach. Czyli on daje ci to, co, tego, czego ty nie masz, albo coś, co nie musisz w końcu robić, żeby twoje życie było łatwiejsze, żebyś mogła wejść w swój element, ale po to wchodzisz w swój element, nie żeby go kontrolować, nie żeby mu zabierać, nie żeby mu rościć, nie żeby być dumna, tylko żeby go wspierać. W ten sposób. Kobiecością, przestrzenią, miłością, wyrozumiałością, czułością, wyuzdaniem, duchowym seksem, twoją cielesnością, etc., etc., etc. Więc żeńska energia oferuje swoje oddanie jeszcze bardziej zanurzając się w swoją kobiecość, bo im bardziej ty wejdziesz w swój element, im bardziej zanurzysz się w swoją kobiecość, im bardziej się z nią połączysz, im bardziej zaczniesz nią emanować, im bardziej zaczniesz ją dystrybutować i transmutować na zewnątrz, tym lepiej dla niego, więc w ten sposób również ofiarujesz mu swoje oddanie, tak? Czyli on się tobą opiekuje, a ty, to może być, to różne może mieć twarze, ta, to jego bezpieczeństwo, tak? To nie musi być od razu pierścionek, małżeństwo, dom i w ogóle jedziemy na farmę, ty nie musisz pracować, a ja będę dwalem w drzewie, w lesie. To nie musi być takie, ale to może być, provider to jest mindset, bycie męskim, opiekuńczym to jest mindset. To może się naprawdę na początku od malutkich, malutkich, malutkich czynów i gestów zaczynać. To nie może być tak, że ty usłyszałeś, że provider i chcesz od niego na przykład samochodu na trzeciej randce, ale to może być po prostu, no będziesz czuła się bezpiecznie. Jak będziesz w swojej kobiecości zanurzona, będziesz czuła się bezpiecznie przy męskim mężczyźnie. Żeńska energia oddaje swoje oddanie, ofiaruje mu poprzez pokazywanie zainteresowania tego, co on robi, jego misji, jakie on ma emocje i też masz taką potrzebę i zainteresowanie, żeby go wesprzeć i żeby go rozweselić, tak? Może on przyjdzie taki zły, naburmuszony, gdzieś tam się, rozumiesz, chłopina nawalczył na zewnątrz, a ty zobaczysz go takiego spiętego i w ogóle dasz mu przestrzeń i powolutku, powolutku zdejmiesz z niego ten stres. To potrafi kobieca energia. Dziewczynka, princeska by wzięła od razu na siebie personalnie, on już mnie nie kocha, jak on w ogóle taki może przy mnie być i zamknięcie serca i ani ty nie masz na niego ochoty, ani on na ciebie nie ma ochoty. Reasumując, przede wszystkim jest to cierpliwość, jest to zaufanie tego, co on robi i jest to respektowanie i docenianie i otrzymywanie. Czy gdzieś tutaj w tych słowach, w tym wywodzie zauważyłeś, czy mówiłam coś o planowaniu, czy mówiłam coś o inicjowaniu, czy mówiłam coś o... Nie, to wszystko się dzieje z... natury. Tak samo jak mnie pytasz, zaproszenie faceta do siebie i przygotowanie mu kolacji to żeńska energia czy męska energia? Skąd to płynie? Z jakiego miejsca w tobie to płynie? Czy to płynie z głowy? Czy chcesz coś współtworzyć? Zapraszanie go i jeszcze mu dawanie to jest raczej... no tutaj jest dużo akcji z twojej strony. Nie wiem, nie znam kontekstu, nie wiem ile razy, ile jesteście, nie wiem z jakiego miejsca to w tobie płynie, to musisz sama poczuć, czy jak ty go zaprosisz, czy jak my tu mu zorganizujesz, czy będzie miejsce dla ciebie na przyjmowanie, na to, żeby on prowadził, czy może można to w jakiś inny sposób, jakiego faceta, dlaczego zapraszasz do siebie faceta, czy to jest twój mężczyzna? Ja bym, gdybym randkowała z kimś,
to bym nie zapraszała mężczyzn do siebie. Nie wiem, jaki masz cel, gdzie jesteś w swojej podróży. Uważasz, że jesteś high value? High value nie zaprasza do domu, bo zaproszenie raczej do domu jest jednoznaczne z seksem. Ciężko być w domu z kimś i nie uprawiać seksu. Także musiałabym poznać więcej szczegółów. Tak, nie da się tak pauszal odpowiedzieć. Oh my god. Oh my god, ja muszę już iść. Szajze, czekajcie. Jak ja tu się rozsiedziałam, a ja mam jogę za chwilę. Moment, muszę szybko coś sprawdzić. Czekajcie, muszę na chwilę przerwać tego, albo może tutaj. Muszę coś zrobić, bo nie mam... Szybko... Powiem jeszcze na pytanie, muszę iść. Oh my god. Dajcie mi znać serduszkiem, czy był dla Was wartościowy live. Olimpio, czy jeśli mężczyzna nie jest męskiej energii, to kobieta w żeńskiej nie będzie chciała dla niego nic zrobić? Czy to jest wtedy naturalnie odczuwane przez taką kobietę? Jak ja byłam ze swoim partnerem, który był na pewno w żeńskiej energii, to nie znaczy, że na początku nasza relacja była dobra. Im bardziej ja chciałam być w żeńskiej energii, tym bardziej mnie to frustrowało przy nim. Ja nie czułam się przy nim bezpiecznie. Jest takie poczucie, że nie wiesz, że on po prostu, jak facet nie ma misji, to ciężko wejść w swój element przy takim facecie. Tak będzie taka kobieta to odczuwała. Raczej kobieta w żeńskiej energii, tak prawdziwie w swojej kobiecości, raczej nie będzie, to jest niemożliwe, żeby była z żeńskim facetem. Bo to się wtedy nie udaje, więc jeżeli masz żeńskiego faceta, to na pewno nie jest otwarte twoje serce i nie jest puszczenie kontroli. No bo ktoś musi kontrolować, tak? Gdzieś musi mieć jakiś kierunek ta relacja, inaczej to co to jest? Jakieś istnienie po prostu w powietrzu. Czytam Wasze komentarze, miłość Waszą przyjmuję i wdzięczność, jeżeli taką macie, i muszę uciekać. Czy mogłabyś wypowiedzieć się, kochana, na temat przynależności kobiety do mężczyzny i odwrotnie? Czy bogini może należeć do męskiego mężczyzny? Kochana, ja myślę, że ten live,
kobieta, która dojrzała kobiecość, która ofiaruje swoje oddanie i mój wczorajszy live, kiedy mężczyzna służy kobiecie. Myślę, że to odpowiada na twoje pytanie i myślę, że nikt nigdy nie może do nikogo w 100% przynależeć. Ale jakby tworzymy ten... To polaryzacja to jest to, o czym ja opisałam. I jakby przynależenie to nie jest przynależenie jako takie, jako własność, tylko to jest współtworzenie. Natomiast faktycznie jest tak, że jak mężczyzna ochrania swoją rodzinę i ochrania swoją kobietę, no to wiadomo, że ma... No, jak coś ochraniasz, to masz do tego prawo, tak? To jest twoje. To jest twoja kobieta i to jest twój mężczyzna. Ale jako takie... Nikt nie może nikogo posiadać tak naprawdę. Ale ten live i tamten wczorajszy, obejrzyjcie sobie to dosłownie, zróbcie notatki, popatrzcie, gdzie macie, patrzcie na siebie. I patrzcie, gdzie można to podciągnąć. Nie znalazł po raz enty rozwiązania i czasu na spotkanie. Znowu mnie przesunął. Jakoś się układałam z tym, bo każdy ma swoje życie. Teraz nie wytrzymałam. Obraziłam się, mam dość. Jak wytrwać w sobie? Wiesz, to jest kwestia tego, co ty akceptujesz i na co się godzisz. Takie teksty po raz enty, to jest już roszczeniowość. To ty zaakceptowałaś to wcześniej, a teraz masz po raz enty. Obraziłam się, mam dość. Po co się obrażać? Po prostu wystarczy powiedzieć okej, dziękuję, na razie. Rozumiesz, to obrażanie się, to roszczeniowość po raz enty, to jest twój konflikt z wewnętrznym mężczyzną. Ten na zewnątrz jest tylko projekcją tego wewnętrznego. Musi tak być, bo ty już kilka razy się na to zgodziłaś. Oczywiście, że każdy ma swoje życie, ale robimy czas dla tych, którzy są dla nas ważni. Nie jesteś po prostu dla niego ważna, prowadzisz wewnętrzną wojnę ze swoim wewnętrznym mężczyzną. To znaczy, że trzeba mu podziękować, ustalić granice, dzięki temu zrobić upgrade energetyczny i zająć się sobą. To prawda, jak się swoją energię liźnie, to już nie ma pytań jak, dokładnie. Łączysz się ze sobą i wiesz, że jesteś the one i przede wszystkim, że sobą chcesz być i nad sobą pracować. Dziękuję ci, Julita, że jesteś, bądź jak najdłużej, bo jest to dla mnie dobre i właśnie bądź, zostań. Cześć, Ewcia. Po prostu tak okazywałam miłość w poprzednich związkach i zastanawiam się teraz, czy to było ok. Obejrzyj sobie live'a wczorajszego. Jak okazujesz miłość mężczyźnie? Starając się i prosząc i inicjować, to znaczy, że twój wewnętrzny mężczyzna, to znaczy, że tam jest zaburzone, że ty myślisz, że ty musisz się wykazać, ty masz syndrom takiej dziewczynki, okej, zrobię, przygotuję, zaproszę i może zostanę wtedy ukochana. I skoro no też jest przeszłe związki, no to należą do przyszłości, to może nie rób tego samego, co robiłaś w przyszłości. Nie mówiłaś o planowaniu i zabieganiu. Z tym, że czekanie, że on się wykaże i zaproponuje, to chyba nie jest fajne. Uważam, że randki się ustala. Masz czas? Mam. Nie? Nie mam. Możesz uważać, co chcesz. Ja randkuję od 4,5 miesiąca i ani razu nic nie zaplanowałam i ani razu nic nie ustaliłam. Za każdym razem dostaję zaproszenie, niespodziankę. Mężczyzna, z którym się spotykam, uwielbia wszystko organizować. Nawet mi na trzeciej randce powiedział, proszę, zaufaj mi, puść kontrolę, pozwolisz mi się prowadzić? Ja wtedy jeszcze miałam bardzo pospinane ciało. Jaki miałaś w przeszłości styl przywiązania? Nie wiem, jak to możesz nazwać.
ale możesz mi powiedzieć jaki. Ja się stylami tak za bardzo nie zwracam na nie uwagi. To jest style przywiązania. Większość ludzi ma ten N-krzyż. Natomiast u mnie było to tak, że ja nikomu nie ufałam. Ja po prostu nie ufałam. Ja nikogo w życiu nie dopuściłam do siebie. Dopiero trochę. I to zaufanie i tą żeńską energię zrobiłam najpierw w sobie. Czyli no, unikającym. No, to praktycznie wszyscy mają. One tam są podzielone, ale większość ci, co mają, to ten. Tą żeńską energię i tego wewnętrznego mężczyznę zrobiłam w sobie. I tym właśnie akcentem zapraszam Was, dziewczyny, do mojego najnowszego programu Alchemia Miłości, bo tam właśnie wyciągamy na zewnątrz, z naszej podświadomości, z naszego cienia, wewnętrznego mężczyznę, spotykamy się z nim, przepisujemy całą historię i właśnie to, że ja to zrobiłam i to, że się zakochałam w tym procesie i to, że byłam tak wierna sobie, spowodowało, że przyciągnęłam naprawdę, naprawdę wspaniałego mężczyznę do swojego życia. I to się stało bardzo szybko. Dużo szybciej niż ja zamierzałam. I kobiety, jest nas 50 w programie, które robią ten program, mają niesamowite doznania, efekty, odczuwają zmianę, transformację po pierwszym module. Okay? A każdy moduł jest coraz bardziej soczysty. Mamy tantrę, mamy pracę z podświadomością, mamy pracę z własną energią, z afirmacjami, z ciałem, z lustrem, z rytuałami, z magią. Naprawdę jest grubo. Jeżeli jesteś na rozdrożu, jeżeli spotyka cię cały czas to samo, jeżeli nie boisz się praktyk tantrycznych, trochę tam jest magii, jeżeli jest, może powiedzmy tak, jeżeli rozumiesz, że jesteś duchową istotą, to ten program jest dla ciebie. Podaruj to sobie i zrób porządek w sobie. Później ustal, czego chcesz. To, ten program jest piękny, on ci da wszystko po prostu. Tam zrobisz swoją historię miłosną od nowa, będziesz dokładnie wiedziała, czego chcesz, będziesz wiedziała, na co zasługujesz, będziesz znała swoją wartość. Pięknie ci powiedział, czy pozwoli, naprawdę polecam. Pięknie ci powiedział, czy pozwolisz mi się prowadzić. Marzą, żeby to usłyszeć i moc z pełnią zaufania powiedzieć tak. Póki co musiałam mówić nie, bo więcej w nich było męskiej teorii niż praktyki. Czyli traktowanie partnera jako źródło miłości albo największego wroga i zdrajcę, kiedy cię striggeruje. Partner nie jest naszym źródłem miłości. Partner nie jest naszym największym wrogiem. Źródło w miłości albo źródło wrogości jest w nas, dlatego je odczuwamy. I żeby kogoś kochać, trzeba mieć dostęp do swojej miłości. Ta miłość, to źródło, to boskie źródło jest w nas i ono jest niekończące się, ale trzeba tam się zanurzyć i trzeba przejść przez tą drogę. Ja chcę teraz mówić tylko do kobiet, które chcą to źródło w sobie odnaleźć, które chcą w tej kobiecości się zanurzyć, bo dla mnie nie ma sensu uczyć Was jakichś manipulacji i gierek. Okej, możemy też raz od czasu sobie o tym wspomnieć, natomiast nie tędy droga i to jest po prostu to nigdy nie będzie satysfakcjonujące. To prędzej czy później wyjdzie. Słuchajcie, te statystyki rozwodowe i w ogóle to, co się dzieje, ta wojna płci, to jest tak wyraźne, no to po prostu już nie potrzebujecie więcej chyba dowodów, że to wszystko leży i kwiczy i jest po prostu bez komentarza. To można naprawdę wszystko zrobić, ugryźć, stworzyć, współtworzyć od wewnątrz. Stań się sobie na tyle ważna. Stań się sobie tyle cenna, sama sobie tak cenna,
że dla Ciebie będzie oczywiste, że jak spotkasz męskiego mężczyznę, to będziesz chciała, będzie dla Ciebie oczywiste, że on chce Cię. Że on nie chce Cię zagrabić, że on nie chce Cię wykorzystać. Że będzie dla Ciebie, stań się dla siebie na tyle cenna, że to będzie oczywista. Że jak ten mężczyzna się pojawi, to znaczy, że chce dodać, chce mi służyć. I stań się na sobie na tyle cenna i tak się połącz z tą wiecznie świeżą, niekończącą się źródlaną energią w sobie, boską energią w sobie, że dla Ciebie będzie to oczywiste, że jak pojawi się ten facet, to ja chcę go wesprzeć. I tym pozytywnym akcentem jeszcze zobaczę, komu się podobał live. Sześciu osobom, a 26 słucha. No dobra. Mam nadzieję, że te, które się nie odzywają w komentarzu, też weźmiecie coś dla siebie. Możecie ćwiczyć tutaj ze mną wymianę energii. Jak macie takie coś, że siedzicie, słuchacie, patrzycie, albo jeszcze jesteście na takim poziomie świadomości, że może niektóre są zazdrosne i czekają, aż mi się powinie noga, albo jak mi się coś nie uda. Zacznijcie tutaj wymieniać swoją energię, pokazujcie się. Jak was coś mówię, proszę, daję wam do zaangażowania się, mówię, to tak jakbym ja była mężczyzną i powiedziała, ok, zaangażuj się, tutaj inicjuję, daj mi znać, że siada, daj mi znać, że czujesz się dobrze. Jeżeli coś czujesz, albo nawet jeżeli nie czujesz, ale czujesz coś innego, daj znać o tym w komentarzu. Pokaż się, odsuń się, zacznij być widoczna. Wejdź w jakąś wymianę energetyczną. Bo czy to działa, czy nie działa, czy to robisz z nudy, czy robisz notatki, to jednak coś bierzesz. Okej? Jeżeli jesteśmy nastawieni w życiu na branie, to nie mamy czas na miłość, to nie mamy czas na dawanie. A żeby kochać, to trzeba mieć coś. A jak się tylko bierze i się jest nastawionym na branie i się ma taki mental brania, to znaczy, że brakuje mi i że muszę po prostu zewsząd brać. Okej. Kuss dein Herz, tule wasze serca i muszę uciekać. Buziaki, pa.